W pobliżu nie ma więcej grup. Ta jest, z tego co mi się wydaje, najlepsza. Najszybciej się rozwija. Mam nadzieję, że tutaj coś osiągniemy. Podobnie jak kolega, mam najbliżej tutaj, no i dobrze mi się tu trenuje. Miła atmosfera to jednak nie wszystko. Wiadomo, że boks zawodowy to przede wszystkim ciężka praca, ale później mogą przyjść efekty w postaci wielkich pieniędzy. Wy już jakieś walki stoczone macie za sobą? Ja mam jedną walkę, przegrana niestety na punkty. Również mam jedną walkę stoczoną, wygraną i mam nadzieję, że moja kariera będzie ciągle się rozwijać szybko. Panowie, czemu boks zawodowy? Przecież jest tyle różnych dyscyplin, a boks akurat to jest chyba dyscyplina, która kosztuje naprawdę sporo wyrzeczeń, no i trzeba wiele czasu na treningi poświęcić. Ja w swoim życiu próbowałem już wielu sportów, począwszy od piłki ręcznej, pływania, nawet pchnięcie kulą, a tak naprawdę tylko w boksie się odnalazłem i wiem, że to jest dla mnie. Mi się też boks podoba, wcześniej trenowałem jeszcze MMA, ale to było zbyt kontuzyjne, dlatego się przepisałem na boks. Miałem przerwę od MMA, później kolega mnie tu przyprowadził, no i jakoś tak się zaczęło. Pięściarstwo to sport dla inteligentnych, nie dla tych, którzy biją się na ulicach, bo tutaj trzeba myśleć, no MMA to jest chyba taka sztuka walki, gdzie można używać wszystkich dowolnych chwytów, no i tam po prostu jest bijatyka. W boksie jest chyba znaczna różnica. Są takie stereotypy, że bokserzy to osiłki i tak dalej, nic pozytywnego, ale to jest piękny sport, technika, trzeba myśleć dokładnie. Lata praktyki, treningu, to nie jest tak, że ktoś wchodzi i od razu jest dobry. Ile czasu trenujecie? 4 lata. 2 lata. No staram się być te 5 razy w tygodniu, ale to nie zawsze wychodzi. No właśnie, bo początki grupy zawodowej są ciężkie nie tylko dla organizatorów tej grupy, ale dla pięściarzy chyba też, bo wy musicie włożyć nie tylko swój czas, ale przede wszystkim pieniądze, no a to sprawia, że trzeba jeszcze gdzieś dorabiać, bo chyba z tego na razie wyżyć się nie da. Wiadomo, na początku jest to inwestycja. Trzeba trenować, poświęcić czas. Chodzę do szkoły, potem na trening, no i jakoś udaje mi się to wszystko zgrać. Wiążecie przyszłość z boksem? Zaraz wróciłem po kontuzji, najpierw muszę wrócić do formy, a potem no to zobaczymy. Zobaczymy, mam nadzieję, że jeszcze wiele walk będzie przede mną. Dokładnie, grupa się rozwija, mamy już zaplanowane parę gal w tym roku i nic, tylko walczyć i trenować. Trenerze, to są dwaj sztandarowi pięściarze pana grupy? No, jedni z czołowych, są bardzo pracowici i mam nadzieję, że dalej się będą rozwijali, a dwa, no jeden to jest student AWF-u Katowice, drugi w tym roku będzie zdawał maturę, także są to chłopaki, którzy zasługują na jakieś wyróżnienie. Perspektywiczni na pewno. No to jakie mają te walki zaplanowane, bo słyszeliśmy, że kilka gal podobno już jest. To dosyć trudny temat na dzień dzisiejszy, bo wiadomo, że kryzys dopada wszystkich. No i mam nadzieję, że jednak znajdziemy po prostu firmy, które będą chciały się na naszych galach zareklamować, a przy okazji pomóż chłopakom, żeby dalej się rozwijali.